Witam gorąco i bardzo serdecznie w kolejnym podsumowaniu dnia w Norwegii. Dzisiejszy odcinek sponsorowany jest przez pogodę, pieniądze i rozpędzoną taksówkę. Zapraszam. Wydano dziś ostrzeżenie o zagrożeniu powodziowym w kolorze żółtym dla Norwegii Wschodniej. Poniedziałkowe popołudnie może również skończyć się obfitymi deszczami oraz burzami z piorunami. Dlatego opalanie może nie być dzisiaj w ogóle możliwe. Z ankiety przeprowadzonej przez Norweski Instytut Zdrowia wynika, że otyli i grubi Norwegowie, czy szerzej osoby mieszkające w Norwegii, ruszają się mniej niż osoby o władzy właściwej. Mniej to znaczy aż o 25%. Specjaliści równocześnie zastanawiają się, czy najpierw otyli byli Norwegowie i dopiero potem przestali się ruszać, czy najpierw przestali się ruszać, a potem zrobili się i otyli, i gruby. Co było pierwsze? Jajko czy kura? W propozycji nowelizacji budżetu państwa norweski rząd zwiększa wydatki publiczne z jednoczesnym nie zwiększaniem ani nie zmniejszaniem obciążeń podatkowych dla przedsiębiorców. Rząd zwiększa wykorzystanie pieniędzy z wydobycia ropy naftowej aż o 56 miliardów koron, czyli więcej niż miało to miejsce w zapowiedziach w październiku. Powodem jest zrekompensowanie silnego wzrostu cen w sektorze publicznym. Więcej szczegółów oczywiście w naszym artykule, do którego przeczytania serdecznie zapraszam. W weekend zjechali się przedstawiciele partii Zielonych. Dyskutowali i w końcu wydyskutowali postulaty, które zostały przedstawione szerszej opinii publicznej. I jest to m.in. postulat pierwszy: Norwegia ma wejść do Unii Europejskiej. Postulat kolejny: zreformowany ma zostać obecny system pomocy społecznej w Norwegii i zastąpiony ma zostać dochodem podstawowym dla każdego mieszkańca Norwegii. Zieloni chcą również decydować o zielonych, czyli krótko mówiąc, aby to gminy decydowały o sprzedaży czy handlu konopi na ich terenach. W wyborach w roku 2021 zielonych poparło niecałe 4% głosujących. O godzinie 4 rano w sobotę w miniony weekend rozpędzona taksówka w Bergen przejechała przez ogródki działkowe, przejechała przez plac, wjechała po schodach i zatrzymała się dopiero na budynku. Nikomu na szczęście nic się nie stało, czego nie można powiedzieć o niczym, ponieważ straty sięgają około 500 tysięcy koron. Kierowca nie wie, co się stało, chociaż wcześniej zgłaszał problemy z samochodem, ale być może to właśnie w tamtym momencie samochód przejął pełną kontrolę nad swoimi skomplikowanymi obwodami i pojechał tylko w sobie znanym kierunku. I tą sensacyjną wiadomością kończę dzisiejsze podsumowanie dnia, życząc Wam spokojnego popołudnia, spokojnego wieczoru, wyspanej nocy i bez problemowego wtorkowego poranka. Trzymajcie się, dzięki, cześć!